No dzisiaj dla mnie, powiedzmy, lekki dzień, podstawowy efekt, czyli zadymianie podwórka, w którym się dzieje akcja Ślub Powstańczy. Ten efekt dymienia zaliczam do robienia takiego tła, czyli atmosfery podwórka podczas powstania. Wierzchnie gdzieś się sączyły dymy, jakieś ognie. Tu akurat jest scena takiej spokojnej ulicy, gdzie jeszcze wojna nie dotarła tak z całą grozą, ale już po konsultacji z reżyserem, już reżyser chce, żeby się czuło, że ta wojna już jest parę ulic obok. Sposobów do dymienia jest dzisiaj po prostu dziesiątki, od najnowszych elektronicznych maszyn, zdalnie sterowanych, bo elektryczne, troszeczkę starszego typu. Uznałem, że dzisiaj najlepszym sposobem jest sprawdzony od dziesięcioleci proszek teatralny. Zaletą tego jest, że po prostu można zadymić każdy zakamarek dekoracji. Chodząc z tym, człowiek jest mobilny, można dymić do ostatniej chwili włączenia kamery, szybciutko się usunąć. Boże, to